Śląski w Chorzowie, niedziela 20 października. Wielki dzień polskiego piłkarstwa. Na boisku mistrz olimpijski w piłce nożnej drużyna Związku Radzieckiego i reprezentacja państwowa Polski. Sędziuje Anglii Kloth. Gerard Cieślik obchodzi akurat swój jubileusz. Pierwsza minuta gry i pierwszy atak drużyny polskiej. Gra toczy się niemal stale pod bramką radziecką. Nasi chłopcy wykazują zdumiewającą szybkość. Piłka klei im się do nóg. Jeden z najlepszych bramkarzy świata, Jaszyn, ma pełne ręce roboty. Teraz gra przenosi się pod bramkę polską, ale na krótko. Szymkowiak likwiduje groźny przebój, piłka wraca na środek, drużyna polska znów atakuje. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Drużyna radziecka i po przerwie nie potrafi zapobiec atakom polskiego napadu. Jaszyn znów w opalach. Minuta gry. Piękna główka Cieślika. Znów gol. Polska prowadzi 2-0. Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiego sukcesu. Wreszcie Iwanow strzela honorową bramkę dla drużyny radzieckiej. Sędzia odgwizduje koniec meczu. Wygraliśmy. 13 lat czekaliśmy na ten dzień. Wygraliśmy z mistrzem olimpijskim. Mamy otwartą drogę do dalszych meczów o wejście do finału.
na podanie i szok! Nie! Jeszcze jedno podanie i szok na bramkę! Nie wiem. To na którą przyszykować obiad? No ja się mam zajęcia w szkole, także ja do ciebie przyzwonię, dobrze? Wladimir, ja już idę. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Przyprowadziłem nowego zawodnika. Pan go zapisze. Chce pan grać u nas w klubie? Tak. Jak się pan nazywa? Gerard Cieślik. Urodzony? 29 kwiecień 1927 rok. Gdzie? W Chorzowie. Imię ojca? Antoni. Gdzie ojciec pracuje? Zginął w 1939 w Wolbromiu. A pan gdzie pracował podczas okupacji? Pracowałem u piekarza. Czy pan grał w innym klubie? Nie. Jest pan przyjęty do klubu KSR-u Chorzów. Proszę podpisać. Idziemy do ćwiczeń trójkami, z tym, że podanie jest dołem, pod wewnętrznym, z lewą nogą prawą, pod półgórne, no i główkami. Idziemy razem, proszę, trójki. No podajemy ładnie, no podajemy, tak, dochodzić do piłki. Krótko przy nodze. Dokładnie. Jeszcze raz, biegu, biegu, biegu. Tak, dojdź do nich, tak, prawa noga. Dobrze, i dochodzimy, dochodzimy. Nie pod ciebie, tak, raz. Dobrze. Można, można, raz. Op, raz. Dwa, następny, raz. Dwa, prawda, że szybko się zmieniają. Chodź, tak. I strzał. Raz. I jeszcze raz, no, raz. No. Proszę bardzo, nie patrz na buty, no się przyłóż do piłki. Przyłóż tam, na patrzenie na buty to nic nie da. Nie na buty, buty same nie grają. Hop, następny, już strzał, no. Dobrze, no. Proszę bardzo, napastnicy. Proszę. Atak. Ze zmianą pozycji z pierwszej piłki, tak jak powiedziałem, no i
Każdy pozytyw jest to strzelać. Proszę się ubierać. A obrońcy twardo, ale fair, tak powiedziałem. Gotowy? Tak. Zapłaci, a niech wzajdzie taki wypadek, że no, im się nie powie, że nie można im dać za wygrany mecz więcej, to oni już jakoś będą rozluźnieni grali, już będą inaczej to traktowali ten mecz. Dziękuję. Właśnie nie powinno być tego, że w amatorstwie jest tak zwane fałszywe amatorstwo. Jeżeli zmieniono by ogólnie nazwę właśnie w Polsce amatorów na sport zawodowy, to wówczas byłoby to zjawisko o wiele korzystniejsze w ogóle dla całego sportu, gdyż teraz społeczeństwo polskie uważa, że teraz sportowcy figurują tylko na listach pracowniczych danych zakładów, a w ogóle nie przychodzą do nich i pobierają pensje. Są tak jakby amatorami, a jednocześnie i zawodowcami. Jest to takie półzawodowstwo w sporcie. Gdyby w Polsce istniało zawodowstwo, to prędzej czy później doszłoby do takiej sytuacji jak w Podhalu. Ja myślę, że powinno istnieć no, albo samo amatorstwo, albo samo zawodowstwo. Sądzę, że zawodowstwo powinno istnieć, ponieważ polepszyłoby ono poziom na mistrzostwach świata i na mistrzostwach Europy. Myślę, że powinno istnieć i zawodowstwo, i amatorstwo u nas w Polsce. Ale nie takie amatorstwo, jak jest dotychczas. Chciałbym w przyszłości grać w drużynie, która już by była podlegała jako drużyna zawodowa, gdyż właśnie marzenia moje już, które miałem za młodu, tak jakby no, można powiedzieć, wymagają tego, że inna rzecz, inna praca, którą bym wykonywał, żeby zbyć ją tylko, a jedynie piłka nożna, którą kocham, można powiedzieć, od dziecka byłaby jedną rzeczą, którą bym mógł wykonywać bardzo sumiennie. Na przykład, no ja bym znowu nie chciał grać w drużynie zawodowej, ponieważ gdybym miał swoje dni, tak się mówi, dni słabości i wtedy no, by było źle, nie mógłbym skąd otrzymywać pieniędzy, a jeżeli jestem amatorem,
to nawet jesteśmy źle usposobieni, to zakład wtedy no, daje tę pensję miesięczną i można jakoś z tego żyć. Ja myślę, że zawodowstwo nie powinno istnieć, bo gdyby było same zawodowstwo, to nie byłoby właśnie tego przywiązania do klubu i zawodnicy przychodzili tam, gdzie więcej płacą, a nie, nie byłoby tylko tego przywiązania do klubu. Dziękuję. Czy ktoś z nas tutaj uważa, że nasza gra, którą właśnie teraz na przykład gramy w trapkarzach, dostajemy za to skromne upominki? Czy to uważają za słuszne, czy nie? Bardzo proszę, uważam za słuszne, bo my za młody uczymy się już grać tak gdyby jak w ligowej drużynie. Moim zdaniem też to jest słuszne, ponieważ po tym wysiłku, który jest to jakiś wysiłek, który włożymy w ten mecz, dostajemy swoją nagrodę i to nam jakby osładza ten wysiłek. Jest to słuszne, ponieważ każdy po dostaniu, bo my dostajemy czekolady i każdy ma satysfakcję z tego. I jedząc czekoladę, myśli, wspomina mecz. I no bo właśnie, gdybyśmy nie brali żadnych upominków, nie, to właśnie bierzemy te upominki za to, że myśmy się zmęczyli i... Upominki, które otrzymujemy za mecze są bardzo słuszne, ale ja jednak jako zwolennik sportu zawodowego chciałbym właśnie zadać pytanie Andrzejowi, dlaczego uważa za otrzymywanie tych czekolad za słuszne, skoro uważa, że dorośli sportowcy nie powinni otrzymywać wynagrodzenia. Właśnie granie jako amator to mi daje satysfakcję, a nie tylko gram dla pieniędzy, że gdzie dostanę większą sumę, tam pójdę. I właśnie granie jako amator.
Mamo, co to, nie ma tu herbaty? Nie mamy, synku. Fajny puchar dostał, Gera. No. Gerard, może byś mu zafundował herbata z cukrem, co? Tak. No, Gerard. To nie było tak. Po co ci? No, dobra, mu Gerard. Mamo. To się podobało. Daj herbata z cukrem, przyjeździ z żoną, nie? Wziął się żona. No i siedzą w tym teatrze, no. A ten chłop nic ani tym teatrem nie zainteresowany, tak siedzi i na ta orkiestra cały czas patrzy. Żona zdenerwowana. Nie co? To nie się nic nie drugi akt się skończył, a on dali ino na tę orkiestrę. Dziadnie, w tym po trzecim akcie idzie do tego puzunista, do tej orkiestry, nie wiem, do tej starej, daj mi ta trubka, czy ślub za ślusorza, że się musi dać wyciągnąć. Zabina wlos proszę bardzo. Do której to klasy robicie? A piłką zajmujecie się? Tak. Proszę bardzo. Pan Gerard Cieślik? Tak. Pan pozwoli z nami. Thank you.
co chodzi? O pomoc. A w czym ja mogę panu pomóc? Nie pan mnie, tylko my panu. My? To znaczy kto? Reprezentuję jeden z pierwszoligowych klubów, no powiedzmy jeden z pierwszej piątki. Chciałbym wysiąść. Panie Gerardzie, trzypokojowe, urządzone mieszkanie... Szkoda czasu. ...i 10 tysięcy za przejście. Do pana należy decyzja formalności do nas. Ale nie ma o czym mówić. Ale to nie jest pańskie ostatnie słowo. Ostatnie. Szkoda. Tu pan ma mój adres. Panie Rudolfie, stajemy. Niech pan sobie jeszcze dopisze mój numer telefonu. Zostaję tu 3 dni. Ten ołówek nie pisze. Długopis. 56604. Panie Gerardzie? Słucham. Niech pan pozwoli. Suwenir? Można pójść jedną kawę. Proszę. A, dzień dobry. Wandziu? Co słychać nowego? No, wrócę dzisiaj wieczorem. Nie będę na obiedzie, już zjadłem coś na szkole, także będę dopiero wieczorem, bo mam spotkanie z starszych panów. No, będę grał jedną połowę, to nie ma tak źle. Ale jedna połowa, tu taki chory nie jestem, a ze zdrowiem na pewno będzie dobrze. Wieczorem. Trzymaj się. A jak tam sprawa wyrobka? W porządku. Jeszcze raz dziękuję towarzyszowi za pomoc. Cofnęli mu dyskwalifikację. No, to znaczy zawiesili. Ale grunt, że grać może. No dobrze. No bardzo dobrze. A co nowego? Ciężka sprawa, towarzyszu. Gerarda chcą do Warszawy. To znaczy do Zakopanego. Do Warszawy czy do Zakopanego? O, mam się zgłosić do Zakopanego na zgrupowanie. Tam jest wszystko napisane. To już trzecie powołanie, towarzyszu. My go nie wyreklamujemy. Jestem jedynym żywicielem rodziny. A to żaden argument. Tylko wasza interwencja może coś pomóc. Tak, rozumiem. Postaramy się coś zrobić. Dziękujemy bardzo. Cześć, szwagier.
pojechał. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Jak tam drobie odbyło? Dziękuję, leci tak. Dobrze. Jak tam pingał? Byłeś NRD? Było się, wiesz. Gazda elegancka, wyjazda we włosku. A gdzie on może być trafił? Ile kilometrów tam ona na tym pociągu patrzyła milicja. To ja nic, no z roweru schody, a on ja tak zauważył, że ja chyba mi ślapa i mi tak palce. Panie patrzy na tym najdłuższym palcem. Najdłuższym. Jak ty możesz mieć światło jechać wieczorem? Myślałem, że jeszcze za Jasnoka pojadę do domu, a tu z powrotem. Prawdopodobnie w Dębicy. Prawdopodobnie, ja go tu widziałem. Ostatni był w Dębicy. A tyś miał ostatnią punkcję robił na tego kolana? Tak? No to jeszcze pozostałeś się po tym ile. Nic takiego, to ci przejdzie. Tylko wczoraj na teren, że troszeczkę i to boli, ale to przejdzie. Panie trenerze, uznawali, muszę zobaczyć pod maskę. Długo to potrwa? No nie wiem. Jeszcze czy wystąpiliśmy. Idzie pan po pierwsze, bo się spóźnimy na mecz. Dobrze. No cholera nadali. Coś z prądem, nic kry nie ma. Nie, bo wyczułem, że tym wiekiem pili. Około 15 minut. Chłopcy, możemy się spóźnić na mecz. Mamy mało czasu. Rozbieramy się w wozie. Strzelimy co najmniej 3, to mamy jeszcze szansę. Ale kiedy? To nie ma, nie odegra. Jak zacznie padać, to będzie się gwalizm. To był taki dobry humor po meczu też jak teraz. Ale chyba będzie. Powinien. Zbrali to całą drużynę zalało. Kochani, wiemy, z kim gramy. AKS znamy nie od dziś. Myślę, że do spotkania normalnie każdy przygotowany jest dobrze. Podam na szybciutko skład, w jakim wystąpimy w pierwszej połowie. I tak, Pingol, Wyrobek, numer 1, numer 2, Ojbień, Pol, Antoś, Mirowa, 3, Łysko, 4, Suszczyk, Czesiu, 5, 6, numer 7, Gomoluch, 8 Herman, 9 Gerard, 10 Faber i 11 Pala Huberto. Normalnie pamiętajcie pani, że w tym zestawieniu chcemy dziś pokonać AKS, tak jak to miało przed laty miejsce. Gramy na swoim terenie, pokażmy się publiczności z jak najlepszej strony. Ryszardo, pilnuj. Pilnuj swoich obrońców i dyrygentem bądź w prawdziwym z tego słowa znaczeniu. Antoś, jesteś wymiataczem, prawda? Także masz do pomocy normalnie i Hubert, jeżeli trzeba będzie, w zależności od tego, jak normalnie się potoczy gra AKS-u. Pilarek będzie pilnowany przez Bema, prawda? Bem jest opiekunem Pilarka. Tam jeden z tych młodszych zawodników. On jest groźny.
Tak, normalnie, Gerard, słuchaj. Ty wystąpisz w pierwszej połowie. Normalnie w drugiej połowie zastąpicie Schneider. Jesteś wysuniętym do przodu. Ta trójka jest do przodu wysunięta. Ty, Eugen, Pavel, prawda, ta dwójka. A jako trzeci normalnie wchodzi i Gomoluch, prawda? A Gerard będzie rozdzielał, Gerard będzie starał się wszystkie te sytuacje wyczuć, prawda? Kiedy mieć tyle, kiedy rozegrać. Rozgrywamy, rozgrywamy, pamiętajcie o tym. Mecz nie tylko dla siebie. Mecz musi być rozgrany jako oldboy dla publiczności też. Ryszard, nie wybijamy piłki, prawda, na odległość. Tam jeżeli jest... Herman, gdzie jest Edek? Edek. Normalnie. Ty jesteś ten, który dyryguje i następnie z drugiej linii Gerard, prawda, Suszczyk, a z ataku Gerard Cieśli. Normalnie pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, od... Nie dajmy się zaskoczyć. Nie dajmy się zaskoczyć, także od... Nie robię Antka... To będzie za gęsto. Trzeba po prostu skrzydełki, do skrzydła. Piłki idą na Gustka. Na Jurka. Jak najwięcej cen. Na pole karne. Czy to jest jasne? Podsumowując, Pingol, musisz uważać. Jutro może być tak samo ślisko jak i dzisiaj. Piłki mogą wypadać. Max musi wtedy dochodzić, wybić gdzieś bok. Obrońcy do asekuracji bramkarza. Jeżeli chodzi o linię obrony, jedna sprawa. Widzew będzie chyba grał środkiem, dużo środkiem. Nie da ci po prostu rozegrać piłki gdzieś mniej więcej na 30 metrach. Tam trzeba tak agresywnie grać, żeby oni nie mieli prawa tej piłki rozegrać. Po wywalczeniu piłki, albo po rozpoczęciu akcji, zagrywka na pomocnika, na Cześka, czy na Jurka, a najlepiej by było długie piłki na skrzydło. Wtedy Gustek idzie do linii, czy tam Jurek idzie do linii, wrzutka na pole karne. Jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa, co ich łączy i przyjaźń i sport.
trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Stadion huczy i sapie z przejęcia, taki mecz się nie zawsze ogląda, a do tego jest piękna pogoda i trzech starych przyjaciół dziś gra. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Kiedy cichnie już stadion po meczu, kiedy spływa na miasto wieczór, znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miast. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą ciarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Obserwowaliście mecz jeden, widzę, w Eindhoven. Tu obserwowaliśmy wszyscy chyba wspólnie znowu Eindhoven widzę. Naprawdę zespół, który coś tutaj potrafi. Musimy jakieś wnioski umieć tu wyciągnąć w stosunku do tego zespołu. Uważam, mimo wszystko musimy Bońka wyłączyć z gry. Starać się wyłączyć. Kto to ma zrobić? Ja się ciebie nie będzie obowiązywała dzisiaj gra specjalnie ofensywna, ale koncentrujesz się na jego grze. To znaczy, on ma nie grać. Jeżeli mi to spełnisz, to mogę powiedzieć po meczu, jak wygramy, że jeszcze też 1000 złotych może dostać z premii więcej. Ale to trzeba mnie zrobić. Tam, gdzie jest Boniek, tam jesteś ty. Na całym wojsku. Tak jest, tak jak on pójdzie nawet tutaj, to pójdzie za nim. Od twojej mądrości będzie zależało, w jaki sposób ty będziesz go miał kochać. Twoje zadanie jest głównie w tej chwili ściśle określone. Co on będzie robił, to już nie twoja sprawa. Twoja sprawa jest to, żeby on nie grał. O. Przyjmujesz to? No. Thank you.
6 dusza, 7 lorem, 8 górski, 9 góra, 10 koło. Przyjaciele wiedzą, ile kosztowała cię ta decyzja. Każdy rozumie, że w życiu przychodzi taki moment, taka chwila, w której coś się kończy. Coś, co było piękne, co było wspaniałe. Wierzymy jednak głęboko, że ta chwila musi być chwilą narodzin innej sprawy, innych wielkich osiągnięć, bo bez tej wiary trudno byłoby w ogóle żyć. Wierzymy też, że piłka dalej będzie wypełniała twoje życie. I życzymy ci wielu sukcesów i radości. W imieniu tutaj zebranych chciałem ci jeszcze raz serdecznie podziękować
za 14 lat wierności jednemu klubowi, za 46 występów w reprezentacji, za 167 zdobytych bramek. Wierzymy też w to, że tak jak dotychczas będziesz wzorem dla innych, dla tych, którzy przyjdą po tobie i że oni będą kontynuować piękne tradycje naszego klubu. Dziękujemy ci, Gerardzie. Jednym chcemy wnieść toast na nasze trzykrotne sportowi! Cześć, cześć, cześć! Na zdrowie. Okazji miłego spotkania Zarząd Sekcji Ruchu ofiaruje dla zawodników AKS-u znaczki i proporczyki. Proszę kierownika drużyny o wzięcie, o odebranie. No, wręczam skromne znaczki klubowe. Byli sprawdzili Koledzy, zaśpiewamy naszym. Nas jedenastu, trzy, cztery. Nas jedenastu, a was tysiące, jedna łączy myśl. Podczas zabawy czy na boisku, ta jedna tylko myśl. Niech żyje nam, niech rozwija się klub, który każdy z ruch to ruch. Nasz ruch to KS ruch. Niech strzela bramki, jak się tylko da, niech każdy jej bojowość znania i zwycięstwem. Wszyscy jej cieszymy się, nucimy wioskę tym. Bomba i Gebur, wyrobek bramcy, bronią się jak wy. Suszczyk, Cebula też mi wspomogą, a może Jacek też. Ja tak zaś wie, jaki się chwytacie, ale szkoda.